No dobra, mamy środę. Dzisiaj zrobiłem lekki trening, taki wprowadzający, bo zrobiłem tak tylko te RX-y, tam na gumach jakąś lekką pompkę. W piątek planuję zrobić jedynki, z tego względu, że no zawodów nie ma, no to zrobię te jedyneczki, a Was zachęcam do tego, żebyście chodzili sobie na spacerki, bo no mamy taki okres, jaki mamy, no i zdecydowanie lepiej pójść na spacerek właśnie do lasu, tak jak tutaj nie ma właśnie żadnego zbiorowiska, dotlenić się, a nie zamykać się w domu i siedzieć bezczynnie. Tyle. Widzimy się, myślę, że w piąteczek i oby siła była ze mną, bo tydzień odpoczywałem praktycznie, także myślę, że troszkę na tą sztangę nałożymy w piątek. Elegancko kroki nabijane, dzięki czemu Konradek może więcej jeść, hehehe. Tutaj legenda głosi w tym właśnie miejscu, że chłopaki chminili, no nie uwierzycie, ale najlepszy testosteron w województwie łódzkim. Ale co się z nimi stało, to już historia długa. Może kiedyś Wam opowiem, jak będziecie chcieli. Dajcie znać w komentarzu. Chodź, chodź. 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 W prawą stronę troszkę bardziej. Moją, no. O, kurwa, tak. No dobrze, 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 dobrze. O, ale będę rozbity na siaty, o Jezus. Trzymam wagę 122 po śniadaniu, po wypiciu z 2 litrów
Wody to nie jest źle. No i od razu powiem, żeby tam nie było jakichś nieporozumień. Generalnie siłownię mamy zamkniętą i tak dalej. Tyle, że mamy klucz. Ja mam klucz. Także ja z Klaudią sobie robię, ewentualnie biorę jeszcze jakiegoś jednego znajomego, tak jak dzisiaj, że była potrzeba asekuracji. I tyle. I tyle tak na dobrą sprawę. Więcej osób tam nie wpuszczamy jakoś i siłka jest zamknięta. Przestrzegamy cały czas, tak jak wam już mówiłem wcześniej na spacerku, wszystkich tam zasad. Także nie ma się do czego przyczepić. Rączki myjemy często. A ja aktualnie odpoczywam już po treningu i padam. No dobra, lecimy z Q&A, tak jak wrzucałem post na Instagrama i tam zadawaliście pytanka i tam wybrałem bodajże 20-23, a było ich sporo więcej, no ale tak to spędzilibyśmy tutaj cały dzień. No i zaczynamy. Pierwsze pytanko, podejście do narkotyków. Popularne jest życie na różnych używkach wśród trójboistów. No i nie mylisz się, bo jest popularne. Ale jeśli chodzi o moje podejście, no to sam narkotyków nie biorę, odradzam, ale nie dajmy się zwariować, jeśli ktoś ma ochotę, no to czemu nie, wszystko jest dla ludzi, tylko dla ludzi z głową. Dobra, drugie pytanko, jak jakaś firma z suplami złoży ci współpracę, to wchodzisz w to? No tak, aktualnie, jak widać, nie wiem, może jesteś nowym widzem czy tam obserwatorem mojego kanału i nie orientuję się, że tam współpracuję aktualnie z Real Farmem. Także no wchodzę w to, no bo każda mała jakaś część, która jest w stanie mi pomóc w przygotowaniach, biorę ją, tak? Czemu nie? Ułatwiam sobie to troszkę, ale no też nie sprzedaję się jak jakiś Instagramer, influencer. Franko, jak wygląda trening? Chodzi o zamknięcie siłowni. Jak sobie radzisz? No jak widzicie, jakoś sobie radzę. Pracuję na siłowni, także tam jakieś klucze mam, także w wolnej chwili, ale też nie ograniczam to troszkę, czyli nie trenuję normalnie na te 4-5 razy w tygodniu, tylko teraz miałem tatuaż, no to
zrobiłem trening tylko wczoraj, lekki na TRX-ach, no i jutro planuję zrobić jakieś jedynki i znowu odpocząć sobie pewnie z 4-5 dni i później dopiero wlecieć sobie, załóżmy, te 2-3 razy w tygodniu na trening, o ile to się tak szybko skończy, to zobaczymy. Piąte pytanko, jakiej wagi nie chciałbyś nigdy przekroczyć? No myślę, że już tej. Myślę, że już tej, bo jest ciężko, nie? Generalnie jakiś spacer godzinny, no to już plecy bolą i tak dalej. No przy moim wzroście 123 kg, no to jest kurwa, jest wyczyn. Nie powiem, że nie. Czuję się jak krucha. Ale no cóż, taki sport, dążę do czegoś, no i później zobaczymy. Później zobaczymy, co z tego będzie, ale no na pewno nie chciałbym przekraczać już tych 125 kg, na pewno, nie? Jeśli o to chodzi. Bo wyżej, no to już czuję się jak kaleka, a jakbym był jeszcze grubszy, to myślę, że byłaby masakra. Szóste pytanko. Czy odbrania sterydów w wieku wzrostowym rośnie naganiacz? Rośnie naganiacz, czy nie rośnie? Myślę, że raczej nie. 7. Dalej współpracuję z Scottem? Nie współpracuję. Aktualnie już, no nie wiem, z rok czasu chyba, albo lepiej. Współpracuję sam ze sobą. I spoko. Spoko tam jakoś sobie diagnozuję te wszystkie rzeczy. Robię w miarę wszystko z głową. Także myślę, że no niektórzy muszą mieć kogoś pod sobą, a niektórzy nie. Nie mówię, że to jestem tylko sam, ale znam też osoby, którzy wolą się prowadzić sami, no bo jednak kto jak nie my znamy najlepiej swój organizm, tak? 8. pytanko. Kontuzja, sport siłowy i jakie kontuzje spotkały mnie podczas przygody z trójbojem? No to tak, naderwany prawy piersiowy, lewy piersiowy mocno naderwany. Co tam jeszcze? Mocne zapalenie stawu krzyżowo-biodrowego, gdzie byłem wykluczony tak na dobrą sprawę z 2 miesiące z dźwigania. Często wypadał krążek międzykręgowy, tak? Znaczy często, 2-3 razy chyba wypadł. Ale to jest dosyć częstą kontuzją, jeśli chodzi o trójboistów, nie? Ile czasu potrzebuję, żeby wyciągnąć 1000 kg w totalu? Myślę, że jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli, bez kontuzji i tak dalej, pod koniec roku, początek 2021, byłbym w stanie wyciągnąć, czy tam podejść tego ciężaru lub być bardzo blisko. Ale ten sport jest różny, także kontuzje mogą się nadarzyć i ten czas się oczywiście wydłuży, bo no, na tych ciężarach nigdy nic nie wiadomo. Ale jestem dobrej myśli, robię swoje i oby ten tydzień przyszedł w miarę szybko. 12. pytanie. Co dalej po 1000 kilo? Co dalej? Sam nie wiem jeszcze. Na dobrą sprawę na pewno muszę zrzucić zbędny balast, czyli z tych 120-125 kg chcę zrzucić do tej stówki. Poprzez stówce czuję się dosyć luźno. Co dalej zobaczymy. Dźwigać będę na pewno dźwigał. I może coś w tej stówce jeszcze pokręcę. Może troszkę pójdę w sporty walki. Zobaczymy. Zobaczymy. Na razie o tym nie myślę. Cel jest jeden. Cel jest jeden i po jego zrealizowaniu zobaczymy, co dalej. Jak wróciłeś do wyciskania po kontuzji piersiowego? Mam naderwane i co jakiś czas się odzywa. Jak wróciłem? Na pewno rehabilitacja na początku, odpuszczenie też tych treningów siłowych, tak? Nie można tego lekceważyć, bo raz tak zrobiłem, po 2 tygodniach wróciłem do jakiegoś tam wyciskania, no i trzasło znowu i dupa blada. Także no, na pewno cierpliwość, rehabilitacja, w dodatku rozciągać te mięśnie, tak, nie odpuszczać kompletnie, że nie robimy nic, bo one się przykurczą,
No i wtedy będzie znowu jeszcze większe ryzyko kontuzji. Trzeba je rozciągać delikatnie i po jakimś tam okresie, ja chyba bodajże 6-8 tygodni, zacząłem powoli wracać do jakiegoś tam wyciskania, tak? Czyli 60, pierwszy tydzień, później 80, coś. Później wszedłem sobie na 100, zobaczyłem, że jest wszystko spoko, tak? Ale cały czas progresywnie tam rozciągałem te mięśnie i tak dalej, i tak dalej. Dobra, 16. Masz w planach spróbować swoich sił na zawodach Strongman? To nie, aktualnie nie. Byłem tutaj właśnie też, jak widzieliście, czy nie widzieliście, materiał na Real Farm z Konradem Karwatem. Fajna zajawka, ale czy to by mnie tak skręciło? Nie wiem. Krótkie mam te kończyny wszystkie. Myślę, że ciężko by było w Strongmanie coś ugrać, a zabierać się za coś, w czym nie ma się zbyt dobrych predyspozycji i co by się nie zrobiło, nie byłoby się tym naj. Nie wiem, czy jest sens. No i nie wiem, czy to by mnie tak kręciło, tak? Już chyba wolałbym te sporty walki, niżeli strongmankę. Ale nie mówię nie, może mi się coś odwiedzi, tak? Nie wiem. 17. Ile masz wzrostu? 1,73 m? 18. Czy dwa dni ciężkich siadów w tygodniu to dobry pomysł? Jak dla mnie? Nie. Jeżeli robisz jeszcze w planie i ciągi, i wyciskanie, no to dwa razy ciężkie siady to nie przejdzie. Tak, o ile pierwszy tydzień, drugi może będzie fajnie dla ciebie, trzeci, czwarty, piąty to już będzie, wydaje mi się, regres dla ciebie, bo to jest za duże obciążenie w tygodniu dla twojego układu nerwowego. Żeby robić dwa razy w tygodniu ciężkie siady, załóżmy do tego ciężki martwy ciąg i jeszcze jakieś wyciskanie ciężkie, tak? Troszkę za dużo tego. 19. Jak uchronić kolana przy siadach? Pozdrawiam cię. Ciebie też pozdrawiam. Jak uchronić? Na pewno odpowiedni wzorzec ruchowy. Dobrze wykonywane, poprawnie wykonywane ćwiczenie. Dodatkowo odpowiednia rozgrzewka przed samymi tam przysiadami, tak? Dodatkowo możesz sobie zakupić neopreny na kolana, niekoniecznie muszą to być jakieś tam SPD czy Monstery, takie co, wiecie, stosuje się na zawody. Mogą być jakieś słabszej firmy, byleby dawały ciepło nam w tych stawach i od razu te kolana będą bezpieczniejsze. 20. Chodzisz na siłkę podczas apokalipsy? Jak myślisz, ile to potrwa? Ile potrwa? Nie wiem. Nikt myślę, że nie wie. A czy chodzę na siłkę? No, tak jak widzicie, mam jakieś tam klucze i tak jak mówiłem wcześniej, raz na jakiś czas sobie przychodzę. 21. Od ilu lat palisz papierosy? Od ilu lat? Stricte zacząłem od papierosów. Miałem lat, tak żebym palił regularnie, bez nie skłamać, chyba 17, już tak regularnie, że tam załóżmy po tych 6-7 fajek dziennie się paliło, później przyszło to na papierosy, nie wiem, czy to jest lepsze, czy nie, ale na pewno wiem to, że po prostu nie ma tego smrodu, także jest wygodniej, może jest gorsze, nie wiem. Ale no, planuję to w końcu kiedyś rzucić, jak każdy. Ostatnie pytanko, czy planuję teraz zmianę w diecie i wyczyszczenia śmieciowego żarcia, czy dalej kalorie wysoko? Kalorie dalej wysoko, tego żarcia może jest troszkę mniej z tego względu, no bo tak nie ma tych treningów teraz aktualnie, tylu co było, plus dodatkowo zawody są przesunięte, czyli nie muszę się tak spinać nad tym. Czyli jedzenia jest troszkę mniej, mniej syfu, czy jest mniej syfu? Myślę, że tak samo, czyli około 40% z diety to pewnie będzie jakieś 30-40%, zależy od dnia, troszkę syfu, tak? Nie czyszczę, póki nie zacznę jakoś lecieć z wagi w dół, tak? No bo aktualnie nie widzę sensu, chociaż jeszcze ewentualnie jak będę robił jakieś badania i wyjdzie coś nie tak, no to wtedy będzie trzeba wyczyścić tą miskę, tak? Ale na ten moment jest jak było, czyli troszkę tego śmieciowego żarcia jednak spada i kalorie są dosyć wysoko. Koniec tego Q&A, koniec przynudzania, to mieliście na koniec materiału.
Trening już widzieliście, bo nagrywam to dzień przed treningiem. Także sam nie wiem, jaki jeszcze jest total, jaki będzie w tytule, ale wy już wiecie, jak mi poszło w ogóle. Pozostało mi nic innego, jak pożegnać się i zostawcie łapę, komentarz, jeśli wam się podobało. No i na dniach będzie również materiał merytoryczny. Także bądźcie czujni, bo będzie o mobilności. Myślę, że fajny temat, ale no, czy się przyjmie, to zależy od was. I zobaczymy, czy zrobimy więcej części tego typu materiałów. Tyle. Subskrybujcie. Widzimy się za tydzień. Siła. Koniec pierdolenia. No, na redukcji to było około 28-26 podciągnięć na raz. No ale to ważyłem 92-93 kg. Aktualnie 123. Ciężko, kurwa. To 11 chyba tam było, czy 12. Może jeszcze bym dociągnął z dwa powtórzenia, ale no już mi się nie chciało, bo jestem tak bez żadnej rozgrzeweczki. To tyle. Słabo, ale waży ten pan swoje. Niestety waży. No co, nie chrapiesz? Nie wiem, ja nie słyszę. Przed chwilą chrapałeś. Kiedy teraz? No. No to...